Pożar poddasza, który miał miejsce wczoraj w okolicach godziny 11:00 budynku wielorodzinnego 3 kondygnacyjnego przy ulicy Przemysłowej 3C na Pieczyskach był na tyle dotkliwy, że budynek został wyłączony z użytkowania. Obecnie policja czeka na opinię biegłego, który wyjaśni okoliczności zdarzenia i jego przyczynę. Jak informuje nas jednak aspirant sztabowy Michał Nowak z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, jaworzniccy mundurowi objęli opieką budynek, aby nie doszło do kradzieży mienia lokatorów, którzy musieli w pośpiechu opuścić swoje mieszkania. Mieszkańcy spalonego budynku znajdują się obecnie u swoich rodzin i nie wiadomo kiedy ani czy w ogóle będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Budynek bowiem bardzo ucierpiał przez pożar. Dach jest częściowo zawalony i na każdym kroku widać skutki ognia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 10 osób zdążyło się ewakuować jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Nadzór budowlany podejmie decyzję, co dalej zrobić z budynkiem. Do naszej redakcji wpłynęło także pismo od zarządcy budynku firmy Access Obsługa Nieruchomości, w którym firma domaga się sprostowania podanych przez nas informacji. Według zarządcy budynek był w dobrym stanie technicznym, wykonane były wszystkie wymagane przeglądy, a firma nie otrzymała jakiegokolwiek zgłoszenia, że czuć spaleniznę dochodzącą z poddasza.